Postanowiłam tym razem nagrać dla Was krótki filmik o moim codziennym makijażu. Makijażu, który tak naprawdę zawiera w sobie moich wszystkich ulubieńców dotychczasowych, takiej codziennej rutyny makijażowej. Więc poopowiadam Wam troszkę o produktach, których używam. Tak więc zaczynajmy. Na start przede wszystkim baza pod makijaż, baza pod podkład. Ja już od dłuższego czasu stosuję Golden Rose, tą opcję matującą i minimalizującą pory. Powiem Wam, że przeszłam już kilka baz, ale jednak ta u mnie sprawdza się najlepiej. Najfajniej mi utrzymuje makijaż. Przedłuża rzeczywiście trwałość makijażu, nawet w takie upalne dni, jak mamy teraz. Nakładam ją w strefie T, czyli na czoło, nos i na brodę. Kolejnej bazy, której używam równocześnie z tą bazą z Golden Rose, jest to baza z kosmetyków AA Natural Glow. Ja jej używam głównie na policzki, ponieważ moje policzki nie przetłuszczają się, są bardziej podatne na wysuszanie, więc ta baza bardzo fajnie je rozświetla, fajnie je nawilża i naprawdę bardzo ładnie przyjmuje podkład. Ona rzeczywiście ma takie działanie lekko rozświetlające, co bardzo fajnie działa właśnie tutaj w tej okolicy, bo jak się nałoży podkład, to ten podkład nie wygląda tak płasko i nie wygląda tak mega matowo, nawet jeśli mamy matowy podkład, tylko jednak ta baza troszeczkę sprawia, że ten podkład wydaje się bardziej naturalny i bardziej, powiedziałabym szczerze, przyjemniej leży podkład na policzkach. Przynajmniej ja mam taką cerę, która dość mocno przetłuszcza się w strefie T, zaś policzki mam dość bardzo wysuszające się, dość szybko wysuszające się, dlatego jeżeli stosuję na policzki bazy matujące, no to niestety, ale czuję takie bardzo nieprzyjemne ściągnięcie w tej okolicy, a to rozwiązanie jest naprawdę bardzo fajne, bo baza z Golden Rose matuje mi strefę T, a baza z kosmetyków AA nawilża mi i rozświetla mi policzki. Czasem dodatkowo stosuję jeszcze jedną z dwóch baz z Lovely, albo Matte All Day Long, albo Pore Minimizer, w zależności od tego, która mi szybciej wpadnie w ręce. I te bazy, to są te bazy z tymi aplikatorami i ja najczęściej nakładam je tylko na nos, ponieważ u mnie nos to jest obszar, który rzeczywiście się najbardziej przetłuszcza i szczególnie w te gorące dni po prostu bardzo szybko się wyświeca. Czoło i broda nie aż tak bardzo, aczkolwiek no nos tutaj najszybciej, że tak powiem, się poddaje, nawet przy dobrych podkładach. I powiem Wam szczerze, że to kombo tych trzech baz daje mi najlepszy efekt, ponieważ policzki wyglądają bardzo fajnie, zdrowo, naturalnie, strefa ta się nie świeci. I dodatkowo ta baza, szczególnie ta Matte All Day Long, rzeczywiście zatrzymuje to wydzielanie sebum i rzeczywiście o wiele więcej czasu potrzeba, żeby mi się skóra na nosie zaczęła świecić. No to przejdźmy do podkładu. Od jakiegoś czasu moim ulubieńcem jest Rimmel Lasting Finish Breathable. To jest ten podkład z aplikatorem. I powiem Wam, że jego formuła dla mnie naprawdę jest genialna i ona jest idealna teraz na te gorące dni, ponieważ on rzeczywiście jest bardzo leciutki, bardzo fajnie się trzyma, mat mi trzyma naprawdę przez 10 godzin, podczas gdy inne podkłady przy mojej mieszanej cerze bardzo szybko się wyświecały, szczególnie na nosie, więc ten podkład jest naprawdę świetny. Jedyny minus, jaki ma dla mnie, to kolor, ale jestem totalnym bladziochem i rzadko kiedy znajduję podkład, który ma świetny kolor i który jest dobry na co dzień, ponieważ są podkłady typu Revlon, które mają świetne odcienie jak dla mnie, ale niestety no to są troszeczkę za ciężkie produkty na takie codzienne użytkowanie, więc radzę sobie w ten sposób, że mieszam sobie odrobinkę podkładu z mikserem z NYXa i idealnie to daje radę, ponieważ mikser mi troszeczkę to rozjaśnia, podkład dalej zachowuje swoje właściwości, trzyma się cały dzień, nawet jeżeli zdarza mi się gdzieś tam przyświecić i
jest potrzeba szybkiego przypudrowania, to ten podkład, jeżeli się go tylko przypudruje delikatnie w godzinach popołudniowych, po kilku godzinach noszenia, on naprawdę wygląda dalej super. On nie przesusza się, nie powstają takie dziwne grudki, tylko po prostu, jeżeli ktoś go przyklepie tym pudrem, on zostaje do samego wieczora w nienaruszonym stanie i naprawdę wygląda świetnie. Dobrze, podkład mamy na twarzy, to teraz korektor pod oczy. Ja używam niezmiennie od dłuższego czasu Make Up Revolution Conceal and Define. Ja mam odcień C1. Wiem, że krążyły różne opinie o tym korektorze w sieci, po internecie, aczkolwiek dla mnie on się sprawdza naprawdę fajnie, nie używam go bardzo dużo, bo też nie potrzebuję na co dzień takiego bardzo mocnego krycia. Więc ten korektor sprawdza mi się naprawdę dobrze. Nie mam na co narzekać. Jedyne, na co mogę narzekać, to na dostępność tych odcieni w Polsce. Ostatnio zrobiłam sobie zapasy z oficjalnej strony Make Up Revolution, bo niestety tych najjaśniejszych odcieni jest naprawdę bardzo mała ilość, jeśli już się pojawiają na tych stronach naszych, więc to jest jedyny ich minus. Ja aplikuję go pod oczy, odrobinę na nos, na czoło i na brodę. Ok, teraz trzeba utrwalić nasz makijaż. Ja od dłuższego czasu używam pudru z Make Up Revolution, Lace Luxury Baking Powder. Bardzo wydajny produkt. Bardzo fajnie sprawdza się do utrwalania korektora i podkładu pod oczami. Nie robi takiej suchej maski w tej okolicy, tylko fajnie rzeczywiście delikatnie go utrwala. Utrzymuje się naprawdę fajnie, nie mam do niego jakichś większych zarzutów. Jest mega, mega wydajny, jestem zaskoczona, jak ten puder jest wydajny. Ja go aplikuję używając takiego malutkiego pędzelka. Kiedyś robiłam to gąbeczką, ale zauważyłam, że bardziej naturalny efekt uzyskuje się, kiedy się używa rzeczywiście pędzelka, bo nie daje takiego efektu zbitego. Sprawdzam, czy korektor nie jest zbyt wilgotny i przypudrowuję. W taki sam sposób przypudrowuję też strefę T, szczególnie nos. A policzki tylko delikatnie omiatam. Ok, twarz mamy gotową, więc teraz przejdziemy do makijażu oka. Znaczy, nie mamy jeszcze twarzy gotowej, ale do konturowania, ponieważ ja się na co dzień tak bardzo nie konturuję, przejdziemy zaraz. Więc tak, oczka. Myślę, że zaczniemy od brwi. I ostatnio moją ulubioną pomadą na co dzień jest pomada z Mio Makeup, Epic Brow Pomade. Ja mam ją w odcieniu 02. Nieraz już o niej mówiłam, w niejednym filmiku się pojawiła. Naprawdę bardzo ją lubię, bardzo szybko się z nią pracuje, jest bardzo wygodna. Nie daje efektu takiej sztucznej brwi, wyrysowanej, ciężkiej, tylko fajnie na co dzień można sobie tą brew zaznaczyć i nie trzeba się bardzo na tym skupiać, bo ta pomada po prostu sama sunie po tej brwi. Naprawdę bardzo fajnie się wtapia i bardzo ładnie wygląda. Często też brwi utrwalam żelem do brwi. Bardzo lubię Brow Stylist z Wings of Color z kosmetyków AA. Kolor bardzo fajny, długo się utrzymuje, nie mam absolutnie żadnych zarzutów do tego kosmetyku. Dobra, dalej oko. Bardzo rzadko zdarza mi się rysować kreskę na co dzień, bo zazwyczaj po prostu nie mam na to czasu, bo wstaję na tyle późno, żeby tylko zjeść śniadanie, ogarnąć się, zrobić podstawowy make-up i lecieć. Ale czasem, jeśli mam troszeczkę na później do pracy, bądź też wcześniej wstanę, to robię kreskę. I dwa moje ulubione linery do kresek ostatniego czasu to jest Eveline Celebrities Eyeliner i eyeliner Impressive Liner od Mio Makeup. Mio ma wykończenie z bardzo leciutkim połyskiem, powiedziałabym lekka satyna. Celebrities jest typowo matowe, myślę, że oba są Wam znane. Sięgam po nim zamiennie.
Okej, kreska skończona, kończymy oko. Na co dzień w kwestii tuszu do rzęs używam ostatnio takiego combo Vibo Growing Lashes i Mio Makeup Super Lash Mascara. Obie w połączeniu dają naprawdę bardzo fajny efekt. Nie sklejają rzęs, kładę po jednej warstwie każdego i to w zupełności wystarczy na co dzień. Ok, oczyska mamy zrobione, to dokończmy sobie w twarz w takim razie. Ja na co dzień używam do delikatnego ocieplenia twarzy i delikatnego zaznaczenia kości policzkowych bronzera z Make Up Revolution. Ja go znalazłam w swoim kalendarzu adwentowym i do tej pory tak ze mną został, bo jest jednym z fajniejszych bronzerów, którymi sobie nie można zrobić krzywdy, przynajmniej ja sobie jeszcze nim nie zrobiłam krzywdy. Można nim budować efekt, można nim bardzo mocno sobie wykonturować twarz, ale bardzo fajnie się sprawdza do takiego po prostu lekkiego zaznaczenia właśnie kości policzkowych i lekkiego ocieplenia twarzy, szczególnie dla typowych bladziochów. Ok, przybrązowiliśmy się, to teraz przydałoby się dać nam odrobinę błysku, szczególnie w te słoneczne dni, kiedy słońce będzie odbijać wszystko, co nam się będzie świeciło na twarzy. Oczywiście mówię o rozświetlaczu. Więc tak, ja na co dzień używam Melie Luminizer z Mio Makeup, ponieważ według mnie jest to naprawdę jeden z fajniejszych rozświetlaczy, jaki miałam. Bardzo drobno zmielony. Nie pozostawia takich grubych okruchów brokatu na policzkach, tylko rzeczywiście robi taką fajną, taki fajny, zdrowy blask na policzku, na kościach policzkowych. Ale tak jak już mówiłam, najczęściej ja na usta kładę blistek, skarmek, jakąś pomadkę chroniącą, nawilżającą, ponieważ w tak upalne dni nie chce mi się myśleć o pomadce. Nie wiem dlaczego, ale pomadka w takie gorące dni sprawia, że się czuję jeszcze bardziej gorąco. Więc zazwyczaj stawiam na nawilżenie, ponieważ pracuję w klimatyzowanych pomieszczeniach, więc sporo mi to daje, żeby rzeczywiście te usta nawilżać. Więc na usta jedzie pomadka nawilżająca. I mój dzienny makijaż jest już gotowy. I naprawdę te gorące dni wytrzymuję znakomicie. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak on wygląda w trakcie dnia, ponieważ zawsze, ale to naprawdę zawsze miałam z tym problem, żeby makijaż, a w szczególności podkład, wytrzymywał mi przynajmniej czas pracy, czyli te 8 godzin. Polecam Wam te produkty, jeżeli też macie takie problemy z przetłuszczaniem się cery, z przytłuszczaniem się skóry. Dajcie znać, czy któryś z tych produktów, które tutaj Wam pokazałam, już znacie, czy lubicie, czy nie lubicie, bo jak wiadomo, każdy ma inną skórę, każdy ma inne potrzeby i też inne produkty mu się sprawdzają, więc jeśli się Wam nie sprawdził, to też napiszcie, dlaczego się Wam nie sprawdził. Tymczasem ja uciekam. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Pamiętajcie o subach, o łapkach w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!